tym koncertem będę już całkowicie spełniony i jak to się odbędzie, to uważam, że spełniłem jakąś swoją małą rolę tutaj w Pleśnej, coś po mnie zostanie i mogę już odejść z tego świata. Tak jest moje spojrzenie. Może banalne dla niektórych, dla mnie mówię szczerą prawdę, bo taki jestem, bez masek. To, co mówię, to serca i drugi raz tego już mogę nie powtórzyć, bo to nie było wyuczone, tylko prosto leci z mojej głębi, z mojego serca. Tak jak Waters śpiewa w swoich utworach. Trzeba być otwarty, bezpośredni. Czasami dla niektórych ludzi jest to przykre albo śmieszne, banalne, ale ja już taki jestem i taki zostanę do końca. Panie Jacku, można powiedzieć, że spełni się Pana marzenie, grupa Another Pink Floyd zagra w Pleśnej. Dzień dobry, witam telewizję tarnowską ponownie w moim skromnym domku. Tak, doprowadziłem wreszcie po 2 latach, że moja ulubiona grupa z Polski, Another Pink Floyd, zagra tutaj w Pleśnej. Spełnia się moje drugie marzenie. Panie Jacku, przypomnijmy dokładnie, kiedy i gdzie odbędzie się ten koncert. Koncert grupy Another Pink Floyd odbędzie się 14 września 2018 roku w Centrum Kultury w Pleśnej o godzinie 19. Dzięki ogromnej pomocy pani dyrektor Jolanty Kuczera-Stankowskiej, której jestem jej bardzo wdzięczny za ogromną pomoc. Sprzedaż biletów już się rozpoczęła, rozumiem? Sprzedaż biletów się rozpoczęła, jest w internecie, jest w Centrum Kultury. A ta cena biletów będzie adekwatna do tego, co będzie się wtedy działo? Tak, ja myślę, że dla ludzi, którzy znają muzykę Pink Floyd, to ta cena nie będzie najważniejsza, cena tego biletu. Przyjadą ludzie, a wiem na pewno, że przyjadą ludzie z Nowego Sącza, przyjadą ze Śląska, przyjadą moi znajomi, właśnie którymi, to jest prawie rodzina, z którymi się bardzo dobrze znamy, spotykamy się na koncertach Another Pink Floyd i dla nich ta cena nie gra żadnej roli. Ceny Watersa, wiadomo, nie można porównywać do cen jak gra Pink Floyd, bo to są w setkach. Natomiast te 50 zł, myślę, że dla fana Pink Floyd to jest kropla w morzu. Dlaczego na pewno warto kupić ten bilet i 14 września pojawić się w Centrum Kultury w Pleśnej? Moim zdaniem jest to niezapomniane będzie wrażenie. Mogą się pojawić ciarki na skórze w czasie tego koncertu. Ludzie jak przez moment zamkną oczy, mogą sobie wyobrazić, że są na przykład w sklepie z zegarami, czy latają jak orły nad pleśńskimi łąkami, górami, czy są na wspanialej łące tutaj właśnie gdzieś może w Pleśnej, wśród bliskich i mają wielkie marzenia, jak High Hopes. Ale z tego co wiem, to nie tylko sam koncert. Planach. Tak, to nie tylko koncert organizuję dzięki pomocy pana Józka Kropniowskiego, który ma ekofarmę w Łowczówku. Zapraszam moich bliskich, moich najbliższych, zespół oczywiście, no i fanów, którzy wiedzą o tym spotkaniu After Party, gdzie będziemy świętować 10-lecie istnienia Another Pink Floyd na scenie. No i gdzie będziemy może też czasami słuchać muzyki Pink Floyd i celebrować ten wspaniały wieczór, który się odbył. A więc nie zostaje nam nic innego, jak zaprosić zarówno wszystkich mieszkańców tutaj gminy Pleśna, ale całego też regionu, każdego tak naprawdę, zarówno fanów muzyki Pink Floyd, jak i każdego, kto chce uczestniczyć w spełnianiu pana marzenia. Tak, zapraszam bardzo serdecznie wszystkich. Na pewno się nie zawiodą. Zostanie to ten koncert im na pewno w pamięci. I zapraszam nie tylko mieszkańców Pleśnej, ale okolicznych wiosek. Plakaty
rozklejam gdzie mogę. Tarnów będzie powiadomiony, gdyż tam też będą plakaty rozklejone. Są wiadomości w internecie, nawet Radio Złote Przeboje i RDM będzie reklamowało ten koncert. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich, obojętnie czy to są fani Pink Floyd, czy ludzie, którzy słuchają tylko na przykład Beethovena. Zatem do zobaczenia i bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję i do zobaczenia na koncercie.